Cieszę się ogromnie, że w Piątach powstaje oddział szkoły muzycznej. Jest to wydarzenie historyczne. Dzięki temu Piątki i okolice Pionek będą mogły korzystać z dóbr kultury, dobra kultury, jaką jest muzyka. Muzyka, która towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów, muzyka, która czyni nas lepszymi, muzyka, która jest językiem uniwersalnym, językiem zrozumianym przez wszystkie nacje, przez wszystkie narody. Muzyka, która łączy, muzyka jest nieodzowna w życiu codziennym. I nasze dzieci, nasza młodzież będą w niedługim czasie mogły przemawiać tym językiem. Już niebawem, bo w styczniu będzie ich pierwszy koncert, będzie dużo radosnych momentów. Będzie to koncert dla babci i dziadka, bo to w tym czasie, tak to już pamiętam, dobrze, będzie nasze dzieci mogły się prezentować. Moje kochane dzieci, droga młodzież, nie jest to na pewno łatwe i proste. Jest to bardzo, bardzo skomplikowane i efektu nie oczekujmy natychmiast. Efekt przyjdzie wtedy, jeżeli bardzo systematycznie będziemy pracować nad sobą. Jeżeli będziemy słuchać dokładnie poleceń nauczycieli, którzy będą Was kierować w tej dziedzinie. Trzeba ich bardzo, bardzo słuchać i wykonywać ich polecenia. A przede wszystkim trzeba usiąść codziennie do instrumentu i poćwiczyć. Trzeba słuchać rodziców, a to na pewno to znacie, wiecie, bo to codziennie Wam powtarzają, ale również rodziców czeka duży obowiązek. Państwo musicie mieć to na uwadze, że Wasza rola jest tutaj nieodzowna. Bez Waszej pomocy, bez Waszego zaangażowania na pewno nie będzie efektów. A efekty przyjdą i Państwo będziecie bardzo mieli z tego dużo, dużo satysfakcji. Życzę Pionkom, życzę okolicom Pionek, by wykorzystali to dobro kultury, które się pojawiło i bardzo, bardzo aktywnie uczestniczyli. Na pewno dzięki temu szkole, która się pojawia, będzie się działo wiele rzeczy towarzyszących. Będą recitale, będą koncerty, także będziemy chcieli nie tylko muzykę klasyczną, ale również lżejszą muzykę prezentować tu w Kozienicach. Oj, przepraszam, tu w Piątkach i tu w Radomiu, bo tu kolega dyrektor się głośno śmieje, bo ja często myliłem się, jak przyszedłem do Kozienic, mówię o Radomiu, a teraz będę mówił o Piątkach. I co ja bym jeszcze tu chciał powiedzieć? Chyba nawiązałem już do koncertu, to muzyki, niechby przemówiła ta muzyka. A muzyka już niebawem zabrzmi. Przygotowany koncert wykonany naszych uczniów, naszych nauczycieli, a poprowadzi go koleżanka Kinga Stachowicz. Oddaję głos. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Mam przyjemność poprowadzić dzisiejszą część artystyczną naszego spotkania. Młodzież, nasze dzieci Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Kozienicach w tym roku brały udział w letnich warsztatach muzycznych. Takie warsztaty dla uczniów Szkoły Muzycznej w Kozienicach odbywają się co roku. W różnych miejscach młodzież wyjeżdża nad morze, w góry. Oprócz tego, że korzystamy z uroków przyrody, która nas otacza, to przede wszystkim muzykujemy. I efekty takiej pracy za chwilę Państwo będą mogli usłyszeć i zobaczyć. I na samym początku zabrzmi Big Band Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Kozienicach pod kierunkiem pana Tomasza Strzelczyka. Wykona on następujące utwory: Seagen Blues Duke'a Ellingtona oraz The Locomotion Jerry'ego Goffina. Zapraszam.
ludzie, którzy grają w takich zespołach, a grają na przykład dopiero rok albo kilka miesięcy. Ale są też tacy, co już skończyli szkołę muzyczną pierwszego stopnia. Niektórym z nich udało się zdać pomyślnie egzaminy do szkoły muzycznej drugiego stopnia, a mimo wszystko są dalej z nami, chcą wspólnie muzykować. I tak za chwilę usłyszymy absolwentkę szkoły muzycznej pierwszego stopnia, Karolinę Drost. Na skrzypcach wykona nam obelka Romualda Twardowskiego. Karolinę przygotował pan Mateusz Strzelecki, akompaniować będzie pan Piotr Wołowicz. Dodam, że Karolina również od tego roku jest uczennicą Szkoły Muzycznej drugiego stopnia w Radomiu. Thank you.
monumentalne w składzie Jagoda Olewińska, Agata Krześniak oraz Wiktoria Muskus. Z dziewczętami na warsztatach muzycznych pracował pan Patryk Walczak, który również na co dzień prowadzi z nimi zajęcia zespołowe. Dziewczęta wykonają piosenkę Za Beograd. Jest to piosenka z serbskiego filmu Kto to temu pewa?
prowadzi pan Artur Miedziński. Wykona dla nas następujące utwory. Serduszko puka w rytmie czacza, Romuald Zeliński, Janusz Odrowąż, Antonego Cabrala dla Fule oraz melodię z filmu Wabank. Zapraszam. Puka w rytmie czacza, myślę, że puka w rytmie czacza.
Przed nami ostatni punkt części artystycznej. Zaprezentuje się Kozienicka Młodzieżowa Orkiestra Dęta Furioso, na co dzień prowadzona pod kierunkiem pana Kamila Żarnyckiego. Wraz z orkiestrą tańczy też grupa Mażoretek, prowadzona przez panią Kingę Stachowicz. Thank you.